Cześć, dawno mnie tu nie było, no ale cóż, tak bywa, ale jestem z powrotem i teraz jest piątek 20:20, słońce już prawie że zaszło. Trochę sobie wybiegłem pobiegać wieczorem po dosyć sytym obiedzie i ciężko mi było jakąkolwiek pogodę dzisiaj znaleźć na nagranie czegokolwiek, bo tak strasznie wieje, nie wiem, może słyszycie wciąż, ale to jest naprawdę pikuś, jest całkiem nieźle teraz, więc do rzeczy. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o samochodach w Danii, a właściwie w większości o podatkach, które tu są nałożone na samochody kupowane w Danii. Więc do niedawna podatek na nowy samochód sięgał 180%. Tak, i to żeby to było jasne, kupowało się samochód za X, trzeba było jeszcze dopłacić 1,8x, czyli samochód w ostatecznym rozrachunku był 3 razy droższy niż powinien. I niedawno ten podatek, jakiś mniej więcej rok temu, znieśli ze 180% na 150%. O kurczę, ale okazja, po prostu wszyscy rwą się do salonów. I faktycznie ma to swoje skutki, tak przechodząc się nie po jakichś mega bogatych dzielnicach. Widzimy raczej samochody mniejsze, miejskie, ekonomiczne, ze średniej półki. Oczywiście są fajne, są złomy, no, rozrzut jest duży. I przekłada się to również oczywiście na liczbę rowerzystów. Przecież większość ludzi, którzy pracują w mieście lub tutaj w obszarze Kopenhagi, nie potrzebuje tak naprawdę samochodu. Czytałem na przykład, że w niektórych trochę biedniejszych dzielnicach jedynie kilkanaście procent ludzi posiada samochód, 12 czy 11. No, jest to niepotrzebne albo z drugiej strony właśnie za drogie. I jest presja społeczna na polityków, żeby obniżyli ten podatek i faktycznie niektórzy sądzą, że w niedalekiej przyszłości obniżą to do 100%, no ale i tak w skali świata to jest niesamowicie wysoki podatek, aż ciężko mi było w to uwierzyć i wielokrotnie sprawdzałem tą informację, ale tak naprawdę tak jest. No i właśnie, żeby już tak zupełnie wszystko sprawdzić, czy się zgadza, wszedłem sobie na stronki internetowe producentów niektórych marek samochodów tutaj w Danii i porównałem, jak te ceny się kształtują w stosunku do naszych. I tak, wziąłem na warsztat najpopularniejszą markę tutaj w Danii, którą jest Peugeot 208. Porównałem również Volvo S90, Mercedesa klasy S oraz Tesla Model S. I pierwszy z nich, Peugeot 208, bardzo popularny tutaj model, taki miejski, dosyć mały. W Polsce zauważyłem ceny, wszędzie będę mówił o nowych samochodach. W Polsce widziałem ceny około 50-55 tysięcy złotych. Tutaj trzeba zapłacić 85 tysięcy. No i ta cena to nie jest razy 2,5, tak jak zapowiadałem. Z tego faktu, że mają taką ulgę, że do około 100 tysięcy złotych wartości samochodu podatek wynosi jedynie 85%. Dopiero ponad tą wartość 100 tysięcy jest obliczany podatek 150%. Dlatego ten mały samochód, ta podwyżka nie jest aż taka straszna. I następny w kolejce, Volvo S90. Nowa wersja. Brr, I like it. I tu już będzie widać dosyć mocną różnicę. W Polsce widziałem ceny za 220 tysięcy, w Danii 380 tysięcy. I następny model, dosyć już luksusowy, Mercedes klasy S. W Polsce oferty osiągają około 500 000 złotych, a w Danii razy 2, 1 000 000 złotych. Także przebitka jest już całkiem spora, jednak cena razy 2 to jest dosyć miażdżące dla potencjalnego nabywcy. I na koniec bonus, niektórych pewnie elektryzująca Tesla Model S. Bardzo często tutaj da się zauważyć ten samochód. Znaczy często, on zwraca uwagę po prostu. Mówię często w stosunku do innych krajów. Dlatego zwłaszcza, że są tutaj bardzo duże ulgi od właśnie tych podatków. Zresztą tak jak chyba w Norwegii. W Norwegii te ulgi są jeszcze bardziej
widoczne. No i dla porównania, w Polsce Tesla Model S można kupić za około 540 tysięcy złotych, a tutaj za 650 czy 670 tysięcy złotych, więc jak kogoś już stać na takie modele, na takie ceny, no to faktycznie jest to dosyć logiczny wybór, bo i ładnie się prezentuje i fajnie jeździ, a Duńczycy nie mają tu zbyt wielkich odległości, zwłaszcza tutaj na Zelandii, więc chyba nie jest im potrzebny taki wielki zasięg. Ale ci, którzy chcą kupić model elektryczny, muszą się spieszyć, bo widziałem plany, że w następnych latach te obniżki będą coraz mniejsze, to znaczy kupując samochód elektryczny powoli ten podatek będzie się zbliżał do podatku dla normalnego samochodu, czyli te samochody elektryczne nie będą takie atrakcyjne. Z tego co wiem, to Tesla właśnie trochę się kłóciła z rządem duńskim o to, żeby jak najwolniej to wprowadzać. Nie wiem jak będzie naprawdę, ale taki jest trend. I co ciekawe, też są głosy wśród Duńczyków, zresztą ktoś na tą partię ustanawiającą prawo musiał głosować. Głosy, że to prawo jest dobre, że takie podatki robią dobrze dla całej infrastruktury, jest lepsza dzięki temu komunikacja, lepsze drogi i tak dalej, no ale jednak większość bardzo wsiąży i narzeka, że to jest jakaś horrendalna stawka. I słyszałem opowieść od chyba mojego szefa, że kiedyś rozmawiał z jakimś innym menadżerem, że on się wyprowadza z Danii, bo był przyjezdny również. Wyprowadza się z Danii i że główny powód to, że on lubi pojeździć fajnym samochodem. No a tutaj, nawet będąc menadżerem, na taki dobry samochód, jaki sobie wymarzył, go nie było stać. Więc ja też powoli wracam do Polski. Nie wiem, czy to jest powód, raczej nie. Ale jakby co, to będzie taniej na pewno w Polsce. I tym samym żegnam się. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się.